Dzień dobry, hejkarz, witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną włodarz Move Federation, Wojciech Szaniawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojciechu, jak pan ocenia dzisiejsze wydarzenie? Spełniło oczekiwania? Ja jestem Wojtek, bardzo miło, że przyszła dzisiaj na tą konferencję i tak jak wszyscy mówią, bo ja jestem dopiero teraz po konferencji, więc ciężko mi powiedzieć, jak ona wyszła w odbiorze ludzi, ale wszyscy mówią, że przeszło to oczekiwania i liczba ludzi oglądających na żywo, bo to było więcej niż może pomieścić Stadion Narodowy w jednym momencie. I po drugie, że odbiór jest taki, że to coś pozytywnego, fajnego, nowego, a tego się akurat spodziewaliśmy, bo już od kilku dni nasz Instagram move.federation bije rekordy startu kanału i przynajmniej nasze wewnętrzne rekordy i już po trzech dniach mieliśmy 50 tysięcy fanów, co mówię nie dlatego, żeby się chwalić, że tak dobrze nam idzie, tylko po to, że jak widzisz, była potrzeba takiej federacji i cieszę się, że razem z moim zespołem mogliśmy ją wymyślić, zaproponować, a to wszystko, żeby po pierwsze dostarczyć super rozrywkę, super show dla ludzi, a po drugie, żeby zainspirować młodzież do tego, żeby uprawiali sport. No właśnie ten start federacji bardzo głośny, bardzo fajny, ale to też chyba za sprawą tych osób, które tutaj wystąpią. Trąba, Monika Kociołek, Natsu. Ciężko było zakontraktować te osoby? Bardziej może poza spotlightu, czyli na przykład Trąbę. Ciężko było je zakontraktować, czy nie? Z Trąbą odbyliśmy jedną rozmowę. Okay. Już był gotowy do gry. Oczywiście potem przyszło jeszcze ustalić jakieś zasady biznesowe, ale tutaj też się bardzo szybko dogadaliśmy. To, co mnie bardzo cieszy, co mogę zdradzić z rozmów z twórcami, to, że oni nie patrzą w tej federacji, co mogą dostać, tylko patrzą, co mogą dać. I to nie tylko pod względem show, ale mogę ci też zdradzić, że jeszcze dzisiaj odebrałem telefon od jednej z ważnych postaci, których jeszcze nie ogłosiliśmy. Jeden z największych youtuberów w Polsce. Ogłosimy go niedługo. I jego zespół proponował nam jeszcze zmiany w zasadach. Ja mówię, stary, już za chwilę konferencja, ale bardzo ci dziękuję, że dzwonisz, wiesz, i jesteśmy otwarci na wszelkie modyfikacje. Natomiast już tą poprawkę, co zaproponował, mam nadzieję, wprowadzimy w przyszłości. Zasady utrzymaliśmy, ale wszyscy oceniają jako bardzo atrakcyjne, a moją ulubioną zasadą jest superbohater, czyli profesjonalny piłkarz, który jak w kosmicznym meczu, kiedyś był taki film z Michaelem Jordanem, koszykówki, zresztą się też NBA mocno inspirowaliśmy, tworząc tą federację, no to powiem ci, że ta zasada, myślę, że zrobi duże show, dużą robotę, bo chłopaki z KTS Weszło są naprawdę niezłymi technikami, niezłymi gośćmi, którzy rozkręcą jeszcze bardziej to widowisko. No to jest naprawdę bardzo fajne rozmaicenie. W ogóle cała koncepcja Move Federation jest naprawdę czymś bardzo, bardzo fajnym. A ja zapytam właśnie o tą osobę, tą bardzo medialną osobę. Gdzieś tam Trąba nie ma przeciwnika. Mówi się, że może to być Freeze? To jest dobre pytanie. Ja bardzo podziwiam Freeza za to, co zrobił w internecie i projekt Gen Z też jest takim benchmarkiem, jak można dobrze robić projekt oparty o innych influencerów. Także zapraszam, Freeze, zapraszamy Cię już teraz. Nie mówię, że na najbliższe wydarzenie, ale będzie nam miło, jak najlepsi z najlepszych będą grali z nami. A jeśli chodzi o rywala dla Trąby, no to tego nie mogę jeszcze zdradzić, ale będzie to bardzo duże nazwisko i myślę, że no, Trąba zasługuje na takiego rywala. Dobrze, to ja zapytam o osobę, która tu się kręciła. Myślę, że nie będzie to czymś, bo nie wiem jaka to jest osoba. Widziałam tutaj Czajnika dzisiaj. To jest bardzo dobre pytanie. To nie będzie rywal Trąby, ale z Czajnikiem mieliśmy rozmowy. No i jest duża szansa, że Czajnik weźmie udział w naszym projekcie w jednej z drużyn, ale to dopiero ogłosimy za kilka dni, jeżeli tak się stanie. Ale już nie na galę, tylko ewentualnie na następne edycje? Jesteśmy jeszcze cały czas otwarci, bo w niektórych drużynach, to też mogę zdradzić, zostały dosłownie pojedyncze ostatnie miejsca. Wiesz, skompletowanie, to tak się mówi, ale skompletowanie gali, na której wystąpi 48 influencerów i potem kolejnej gali 48, no to jak sobie szybko liczę, a z matematyki nigdy nie byłem orłem, wychodzi 96 osób. No to jest praktycznie cała branża i tak jak pytałaś, według jakiego klucza ich wybieraliśmy, to są najwięksi w Polsce, po prostu zapraszamy największych w Polsce, co nie znaczy, że nie szykujemy atrakcji także dla tych mniejszych. Chciałbym, żeby ten projekt jednoczył tą branżę, jestem otwarty na współpracę, współpraca to jest moja najważniejsza wartość w biznesie razem z przejrzystością, z transparentnością. Ja się tego też uczyłem i w Polsce, i w Stanach, że biznes robisz z ludźmi, którym ufasz, a zaufanie raczej bardziej buduje, tak jak nawet swojego życia czy mojego, otwartość, chęć współpracy, chęć, żeby się dzielić wszystkim na talerzu, tak jak to jest, mówienie prawdy. I taką branżę chciałbym widzieć, a dzięki temu, że firma Spotlight tak szybko się rozwinęła, odkąd jestem jej prezesem półtora roku, no to mamy szansę, żeby jako lider rynku, czy jeden z liderów rynku, też kreować standardy tego rynku i chciałbym, żeby to były dobre standardy. Nie takie, że wiesz, ktoś tam
na kogoś ciśnie dramę, co rozumiem, ale ten rynek widzę bardziej jako taki, który wspiera młodzież, edukuje i Teamowi X, NatSword, wszystkim naszym projektom bardzo często powtarzam, że robimy to dla dzieciaków, dla młodzieży. Ja rozumiem wszelkie granice, które przekracza show biznes na świecie. Tak było zawsze, nie wiem, historia Elvisa Presleya czy innych wielkich wokalistów. Wiesz, rozrywka jest o przekraczaniu granic, ale są pewne granice, których ja nie przekroczę i tymi granicami jest to, że będę zawsze wspierał współpracę i fair play. Okej. Okay. A właśnie zapytam jeszcze, bo pan jest właścicielem Spotlight Agency, Kasper Błoński miał z wami, nie wiem, czy pan był prezesem od początku, jak jeszcze Kasper był w Team X, czy nie? Mów mi, Wojtek. Dobra, no to Wojtek. No. Tak, ja mam taką historię, że jestem współwłaścicielem Spotlight Agency od samego początku, ale przez pierwsze około półtora roku nie byłem zaangażowany w tę firmę operacyjnie. Po prostu rozwijałem cztery inne firmy w tamtym czasie. Tutaj byłem w takiej roli, szumnie się to nazywa, anioł biznesu. No po prostu, wiesz, gość, który tam wspiera finansowo, jakimiś kontaktami, ale nie angażowałem się w tą pracę. Natomiast od startu Teamu X2 to są już projekty, pod którymi ja się podpisuję jako prezes. I nie twierdzę, że wszystko robimy dobrze. Nawet często mówię, że mnóstwo błędów popełniam i przepraszam za nie i dziękuję i używam innych słów miłości, bo to jest trudne, ale chcemy dobrze. I tak samo jeśli chodzi o relacje z Kacprem. No to jest fantastyczny człowiek, wielka osobowość. Ja jak go zobaczyłem pierwszy raz w Domu X kiedyś, dawno temu, bo byłem na otwarciu oczywiście jako gość trochę nawet projektu, który wtedy prowadził mój wspólnik, to powiem ci, że powiedziałem wtedy już Kacprowi, że ty jesteś wielką osobowością. Kasper na pewno to potwierdzi. No i on to potwierdził. Rzeczywiście momentami gdzieś tam, wiesz, ta przeszłość była trudna, ale oddzieliliśmy ją już dawno, wiesz, grubą kreską. Myślimy razem o przyszłości, czego najlepszym dowodem jest to, że Kasper dzisiaj siedział i jesteśmy razem, także bardzo mu kibicuję. No właśnie Kasper powiedział, że wszystko da się gdzieś tam zapomnieć, załagodzić, zacząć od nowa, ale to jest właśnie, jeżeli chodzi o takie sprawy, te takie poboczne, kolorowe, wy już macie z nim sprawę rozwiązaną, jeżeli chodzi o te wszystkie zarzuty, które on w waszym kierunku wystosował, czyli o te zarzuty odnośnie gdzieś tam utrudniania mu kariery i tak dalej, chodzi mi ogólnie o Krakszera i tak dalej, czy jeszcze jest to gdzieś tam w toku? Bo gdzieś była chyba sprawa sądowa, jeżeli ja dobrze pamiętam. Nie, sprawy nie było, ale nie odbyło się takie posiedzenie, ale my umówiliśmy się, że oddzielamy to grubą kreską, czyli wiesz, niezależnie co kto tam powiedział, złożył jakie dokumenty, co tam kto proceduje, to my mamy taką między sobą umowę jako bardzo dobrzy koledzy, mogę tak myślę powiedzieć. Nie patrzymy w przeszłość, bo nie ma powodu. Kasper jest teraz czołowym influencerem w Polsce, my jesteśmy jedną z największych agencji, robimy fajne projekty dla dzieciaków, dla młodzieży. No nie ma sensu roztrząsać czegoś, co było, kiedy tyle dobrego możemy zrobić razem. To bardzo fajne. A ja zapytam jeszcze o pana poboczny projekt, w sensie no pana projekt też, jako twój projekt. Chodzi mi o Team X3. Zasięgi jednak nie są aż tak zadowalające, jakby to mogło być na początku, przy starcie projektu. Co będzie dalej z Team X3? Gdzieś to wycofujecie, czy macie może pomysły na jak to rozwinąć? Ja byłem całkiem niedawno w wakacje w Polsce. We Władysławowie, tam jest taka jedna bardzo znana dyskoteka, do której chodziłem, jak miałem 15 lat. I powiem ci, że poszedłem do tej dyskoteki, tak wieczorem po prostu, wiesz, napić się tam jakiegoś piwa. I patrzę, a tam, wiesz, 14, 15, 16, 18-latkowie. Więc taka moja, bo ja byłem dziennikarzem przez ponad 7-8 lat, taka dziennikarska ciekawość mnie poprowadziła, żeby zadać im pytanie. Jakich influencerów i jakie zespoły influencerskie kojarzysz? No to wszyscy, dosłownie każdy z nich wymienił ekipę i Team X. Nie było kogoś, kto nie zna Teamu X, więc jak pytasz mnie, czy kontynuować, tak, będziemy to kontynuować, bo to jeden z najbardziej znanych w Polsce projektów. No ale chodzi mi właśnie o Team X3 konkretnie, o trójkę. Trójkę jednak robi zasięgi, no, masz tam 50 tysięcy wyświetleń. Są to zasięgi jednak, jeżeli chodzi o to, ile, tak przynajmniej wygląda to z wierzchu, ile pieniędzy zostaje włożonych w projekt, gdzieś tam może się nie zwracać. Ogólnie chodzi mi po prostu stricte o Team X3. Czy wyniki sprzedażowe i wyświetleniowe zadowalają? Jasne, to jest bardzo dobre pytanie i odpowiadając wprost, ja nie jestem zadowolony ze startu Team X3, jeśli chodzi o zasięgi i tego, jak to wygląda zasięgowo. Chcieliśmy oczywiście osiągać dużo lepsze wyniki. Na pewno też popełniłem kilka błędów, które na starcie projektu mogły decydować, że zainteresowanie spadło. Myślę, że początek tego projektu jako projekt LAS
też pozostawiał wiele do życzenia, ale wiesz, kto nie próbuje, nie wygrywa. O tym też będzie nasza federacja mów, że właśnie próbujmy. Niech te dziewczyny zagrają w piłkę z chłopakami. Niech Bungie się zmierzy z Crusherem i zobaczymy, kto wygra na umiejętności piłkarskie, a kto na siłę. Mogłem to zrobić lepiej, natomiast jestem bardzo zadowolony i wdzięczny z ludzi, którzy biorą udział w tym projekcie. Ja jestem tak bardzo mocno, wiesz, związany ze wszystkimi twórcami Team X2, bo my ten projekt, te 365 dni daily, to wszyscy pamiętamy jak 3 lata życia. Teraz z racji tego, że firma się bardzo rozwinęła, to w Team X3 z tymi osobami mam trochę mniej kontaktu niż z Team X2 miałem w zeszłym roku, ale oczywiście rozmawiamy dużo i jestem im mega wdzięczny. Oni robią mega robotę, także ja bardzo za nich trzymam kciuki i myślę, że oni mają szansę się bardzo fajnie rozwinąć. Niektórzy już przekroczyli 100 tysięcy fanów na Instagramie, ale oczywiście chcieliśmy, żeby zasięgi były większe. Projekt będzie kontynuowany, będziemy to poprawiać, a jeśli pytasz o pieniądze, no to ja nie kierowałem się pieniędzmi w życiu, jak wchodziłem do biznesu, czy wcześniej jako dziennikarz sportowy do pierwszej redakcji. Przez pierwsze 2 lata życia moje miesięczne wynagrodzenie to było między 300 a 500 zł miesięcznie jako dziennikarz przez 2 lata. No ale wtedy miałem 15 lat, jestem z Warszawy, więc mogłem z rodzicami sobie pomieszkać, wiesz, ale ja nie miałem takiego czegoś w głowie, że muszę jakieś pieniądze szybko zarobić i uważam, że najlepsze projekty się rodzą wtedy, kiedy od serca dajesz wartość drugiemu człowiekowi. I nawet jeżeli cię to kosztuje, to warto i w długim terminie liczę, że to się wszystkim opłaci. Ale żeby była jasność, ten biznes robimy też dla pieniędzy, to też jest po to, że teraz chcę potwierdzić też sobie, że umiem budować duży biznes w branży, którą robię całe życie, czyli media. Więc to jest dla mnie biznes, ale to nie znaczy, że się kieruję tym, czy wiesz, stracimy tutaj jakieś pieniądze, czy zarobimy w tym roku. Bardziej tym, co to wniesie do życia ludzi. Bo wierzę, że jak dajesz wartość ludziom, to ta wartość do ciebie wraca zwielokrotniona. I to nie tylko dotyczy pieniędzy, ale też emocji każdego działania, które w życiu podejmujesz. Wierzę w to, że to, co siejesz, zbierasz. Okej. Moje ostatnie pytanie, też ciekawość trochę dziennikarska, trochę po prostu tak stricte prywatna. Pan powiedział o tym właśnie, dobra, powiedziałeś, sorki, powiedziałeś o tym dawaniu od siebie, żeby wkładać tą wartość, o tym dawaniu całego serca swojego. Osoba u was, Spotlight, Stu, on dał całe swoje serce wszystkiemu, co robił. Od początku swojej kariery też widać było, że naprawdę to kochał i gdzieś to ten świat wykończył go. Czy w ogóle ty masz z nim jakiś kontakt i wiesz, co u niego się dzieje? Bo to bardzo widzów ciekawi, każda zmianka o nim jest naprawdę gdzieś tam mile widziana, więc jakiś komentarz od ciebie. Mam kontakt ze Stuartem. 5 minut przed początkiem konferencji do mnie zadzwonił i życzył powodzenia. Stuart cały czas konsultuje dla nas projekty, jest zaangażowany w to, żeby pomagać jako konsultant. Ja jestem mu bardzo, bardzo wdzięczny. To jest wielki człowiek. Jak go poznałem, to nie mogłem uwierzyć, ile on pracuje i ile dowozi. Bo wiesz, niektórzy dużo pracują, ale nie dowożą, a on tyle pracuje i tyle dowozi. No i ja mogę tylko powiedzieć, że to jest wielki człowiek, jestem mu bardzo wdzięczny. A teraz wybrał dla siebie karierę poza internetem i to trzeba uszanować, więc nie chciałbym zdradzać, co robi, gdzie robi, kiedy, bo szanuję jego prywatność, ale jest to fantastyczny facet. Ale uważasz, że jest szansa, że on kiedyś wróci do internetu, czy to już jest koniec w ogóle tematu definitywny? Ja nie wiem, co będzie jutro, nie znam przyszłości. Natomiast ja nawet o tym nie rozmawiam ze Stuartem, więc nie wiem. Wiem tyle, co ty, naprawdę. Okej, dobra. Nie, no wiesz, trochę więcej. Ale nie, no fajnie, bo to też właśnie mówię tak, jak widzów ciekawi, więc fajnie, że wiemy, co u niego, bo jednak jest to gdzieś tam legenda. Jasne, legenda i wspaniały człowiek. Tak jest. Ale ty tak samo, dzięki ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję.